Szczęść Boże, moi drodzy, witam w niedzielny poranek 2 lipca 2023 roku. Dla niektórych może to będzie niedzielne popołudnie albo dopołudnie. W każdym razie dzień święty, który chcemy przeznaczyć na odpoczynek, ale też na społeczność, spotkanie z naszym Bogiem. To spotkanie możemy rozpocząć od oglądania codziennika, od wspólnej modlitwy, od otwarcia Biblii i przeczytania Bożego Słowa. A w tym Słowie dziś przeznaczonym do rozważania jest słowo z Psalmu 119, z 64 wersetu. Pełna jest ziemia łaski Twojej, Panie. Naucz mnie ustaw Twoich. Czas wakacji to czas, w którym wyjeżdżamy. Poznajemy nowe tereny, poznajemy nowe krainy, nowe kraje. Spotykamy innych ludzi. I widzimy, że wszędzie Pan Bóg jest obecny. Wszędzie Pan Bóg wszystko pięknie przygotował, pięknie stworzył. Wszędzie Pan Bóg postawił swoich ludzi po to, aby dostrzegali Jego miłość w pięknie stworzenia, ale też i Jego łaskę. Żeby to wszystko w harmonii mogło współgrać, żeby wszystko dobrze funkcjonowało, potrzebne są pewne prawa i ustawy. I Pan Bóg daje nam je w swoim Słowie, nie tylko w Dekalogu, ale też i w całym nauczaniu Jezusa Chrystusa. Naucz mnie, Panie, ustaw swoich. Otwórz mnie na te ustawy. Spraw, abym tych ustaw przestrzegał w moim życiu, w społeczności, w której mnie postawiłeś, po to, aby ta społeczność mogła rozrastać się, była silna i była przykładem dla pozostałych, miastem na górze leżącym, solą tej ziemi. My często, patrząc na dzisiejszy świat, ukrywamy to, że jesteśmy chrześcijanami. Po pierwsze dlatego, żeby nie zostać wyśmianymi. Po drugie dlatego, że niektóre właśnie z ustaw i zasad, które Bóg nam dał i które są po dzień dzisiejszy aktualne, mogą wydawać się nie na czasie albo niepolitycznie poprawne. Musimy od tego odejść. Musimy powrócić do żywego Bożego Słowa. Musimy z tym Słowem skonfrontować nasze prywatne życie po to, aby gdy ono ulegnie naprawie, poprawie, nawróceniu, móc zmieniać i poprawiać również innych. Niech Pan Bóg dzisiejszego dnia, ale też i każdego kolejnego dnia uczy nas swoich ustaw i tego, jak mamy je przestrzegać w naszym życiu. A w Ewangelii Mateusza Jezus mówi: wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło. Jezus mówi zupełnie inaczej. Wszystko, co byście chcieli, aby wam czynili, to i wy im czyńcie. Tu nie chodzi, żeby czegoś nie czynić, ale właśnie, aby coś zrobić, aby działać, aby słowo, które wynika z Bożego natchnienia, zrealizować w naszym codziennym życiu. Czyńcie dobro wokół siebie. Bądźcie błogosławieństwem dla innych. Pozwólcie, aby inni zobaczyli was, ambasadorów Jezusa Chrystusa. Życzę wam dobrego, niedzielnego dnia. Niech Pan Bóg was strzeże, niech się wami opiekuje, niech was prowadzi i uczy was i mnie również swojego słowa, swoich ustaw, swojego zakonu i swojej Ewangelii. Z Bogiem, do zobaczenia.